I zaczynamy z grubej rury, bo to jest zupełnie pierwszy projekt, jaki kiedykolwiek zrobiłam. To jest łazienka. Jezus, ten żyrandol. Mamy też krosanta. Postarałam się. Dzień dobry, moi drodzy. Witam was serdecznie ponownie na moim kanale na YouTube. O gustach się dyskutuje, a jeżeli jesteście po raz pierwszy, to nazywam się Agnieszka Konieczna, jestem architektem wnętrz i ponieważ dość często tutaj na kanale, a on jest nowy, więc nie aż tak często, ale generalnie zasada jest taka, żeby trochę się tutaj pośmiać z różnych rzeczy i ponieważ to jest dużą częścią tego mojego kanału, to pomyślałam, że dzisiaj pośmieję się z samej z siebie, żeby nie było. Dokładniej pośmieję się ze swoich starych projektów wnętrz. Będzie bardzo cringe'owo. Cofniemy się o wiele lat. Jestem w tym zawodzie od 10 lat, więc naprawdę różnice w porównaniu do tego, co jestem w stanie zaprojektować teraz, będą spore. Na całe szczęście, bo jakby nie były duże, jakbym się w ogóle nie rozwinęła przez 10 lat, to dopiero by była hańba, nie? Zaczniemy od oglądania projektów najświeższych, ale wciąż takich, które mają 6 lat i będziemy się cofać coraz bardziej, tak żeby było najmniej boleśnie na początku i najbardziej boleśnie na końcu. Oh my god, what is that? 2018 rok to jest rok, w którym założyłam swoją pracownię Ambience Interior Design. I tutaj mam przygotowane dwa projekty. I to jest chociażby projekt, który zrobiłam typowo do portfolio, typowo po to, żeby pokazać swoją stylistykę ulubioną, bo wtedy jeszcze wnętrza Modern Classic w ogóle nie były popularne, dopiero powolutku wchodziły, gdzieś tam za granicą się pojawiały, ale w Polsce prawie w ogóle tego nie było, więc zdecydowałam się na taki projekt do portfolio, który po prostu miał za zadanie zareklamować moje umiejętności i mój gust. Tak to wyglądało. Myślę, że ten projekt daje radę, nawet dzisiaj. Jeśli chodzi o funkcjonalność, no to nie jest jakaś szałowa, bo na przykład jest w kuchni marmurowa podłoga w połysku i na tym połysku zaraz ktoś by się zabił, gdyby tylko coś się wylało. Ale tak, no pod kątem estetycznym myślę, że spoko. Nawet jest moje logo zrobione przeze mnie w Photoshopie, bardzo profesjonalne. Okej, okay, I like it, Picasso. No i wygląda to tak. Bardzo jarałam się tym, że tutaj ta firana jest taka fruwająca. Myślę, że ten projekt się broni. Myślę, że jest całkiem przyzwoity. Jak na to, że ma 6 lat, to daję mu okejkę. A tutaj jest projekt, który robiłam jeszcze pracując na etacie. I pamiętam, że szef praktycznie w ogóle nie miał dla mnie żadnych wytycznych. To on się spotkał z klientem, on zebrał te wytyczne, których praktycznie nie było. Nie było żadnej inspiracji. Więc oprócz tego, że budżet był wysoki, to ja nie wiedziałam nic. I miało być jakoś tak bardziej industrialnie i charakterystycznie. Ale poza tym, no bardzo tam się miatałam. Natomiast myślę, że wiski są takie całkiem przyzwoite. No coś tam widać na tych wizualizacjach. Nie powstydziłabym się tego teraz, chociaż to jest w ogóle inna stylistyka niż ja teraz praktykuję. No to jest trochę okropne, a tutaj jest zwykły regał. Myślę, że całkiem niezły jest ten projekt. No dobra, lecimy ze starszymi. 17 rok. Tutaj jest tego sporo. To akurat jest projekt, który robiłam w ramach rekrutacji. Potem nie dość, że tej roboty nie dostałam, to jeszcze zakapowali do moich obecnych, ówczesnych szefów, że wzięłam udział w rekrutacji i tamci mnie zwolili. Kapusz, kapusz, inaczej szyj, środka. Także tak było. I tak nienawidziłam tej roboty, więc w sumie dobrze się stało. Ale wiecie, no robić komuś projekt za darmo i potem jeszcze zostać zwolnionym z tego powodu, to nie jest super. Miałam na to parę godzin, dosłownie w sobotę usiadłam na parę godzin, puściłam wiski i jest jak jest. Myślę, że jak na to, jak szybko powstał ten projekt, to nie jest taki zły. Wtedy były modne szarości i właśnie dąb jasny. Dodałam tutaj tą niebieskość intensywną. Tutaj to jest straszne. Widzicie to, jak to się mija? Masakra. Tutaj sobie wymyśliłam, że w ogóle będą jakieś takie płachty. Już nie pamiętam, czy to miała być tkanina, czy to miało być jakieś szkło takie zabarwione na biało. Chyba miało być szkło i na rozmowie rekrutacyjnej mi powiedzieli, że to by było koszmarne akustycznie i powiedziałam, no to tkanina.
O, a tutaj wymyślałam taki kącik dla pracowników za kolorowymi taflami szkła i tutaj jakieś takie tapicerowane pufy. No wygodne by to nie było. Ja bym tutaj nie chciała spędzać czasu na pufie. No i tyle. To jest cały projekt. No, myślę, że jak na to, jak tak szybko powstał, to nie jest zły. O, tutaj jest projekt, który robiłam dla ostatniej pracowni, w której pracowałam. Nie będę podawać tutaj nazw tych pracowni, ponieważ wielokrotnie, szczególnie w swoim podcaście, i tu się nie zgodzę, bardzo mocno krytykowałam tych szefów, więc pozostawiam ich tożsamości nieznane. Natomiast gdyby oczywiście chcieli, żeby ich oznaczyć, na przykład pod tym filmem, że to dla nich były robione te wizualizacje, to dajcie mi znać, ja to chętnie zrobię, ale jednocześnie nie wszyscy będą wiedzieli, kogo dotyczyły te liczne złe historie, więc no chyba to nie jest w waszym interesie. Ale jakby co to mogło oznaczać? Myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Wiski też są przyzwoite. Myślę, że jako całość to robi spoko wrażenie. O, tutaj na przykład jest krzesło Masters, które często podrabiane. Ja w ogóle przy tych wiskach używam jakiejś takiej nakładki, która robiła większe ziarno i mi się wydawało, że to jest super, ale wcale nie było super. Ale musiałam do tego dojrzeć, że to nie wygląda dobrze wcale. Następny projekt to bardzo podobny case, też z tej pracowni. Jak widzicie, do naszej gamy biało-szaro-czarnej i drewna dębowego jeszcze doszedł beton. I on też często się pojawiał, trochę marmuru. Marmur wtedy dopiero wchodził do mody. No i myślę, że teraz bym to dużo lepiej zaprojektowała, bo jak na tak dużą przestrzeń bardzo niewiele się dzieje w tym salonie. W tej jadalni też prawie się nic nie dzieje. Ta kuchnia jest przyzwoita. No i gabinet. I on się broni. Myślę, że się broni. No i łazienka, w której się nic nie dzieje. Sypialnia. To łóżko było kiedyś mega uwielbiane przez projektantów, jak się pojawiło. To jest łóżko z B&B Italia Husk i doczekało się w końcu swoich podrób i wtedy podbiło wiele projektów. Tutaj jakaś garderoba za takimi lamelami w poziomie. Fajnie to też wygląda. Nie powstydziłabym się na dzień dzisiejszy takiej garderoby. I łazienka. I też spoko. Trochę mało się w niej dzieje, ale jeżeli ktoś lubi taki minimalizm, to jest okej. O, tutaj też jest dla tej samej pracowni. Natomiast tutaj szef kazał mi zrobić 3 warianty kolorystyczne, co nie miało za dużego sensu. Ale pokażę wam wariant, który mi się najbardziej podobał, który nie jest kolejnym takim biało-szaro-czarnym plus dąb projektem, bo tutaj wprowadziłam kolor taki bardziej koniakowy i na dzień dzisiejszy mi się to naprawdę uczciwie podoba, ten schemat kolorystyczny. Tutaj schody, to moim zdaniem spoko wygląda. Tutaj całe przeszklone ściana wiatrołapu. Tutaj jest kuchnia, klienci bardzo chcieli takie coś i fronty w białym połysku, to w ogóle mi się to nie podoba. No i tutaj salon. Nie powstydziłabym się dzisiaj tego projektu. Oczywiście klientom się nie spodobał. Woleli te inne kolory, te takie typowe dla tej pracowni, w której pracowałam. Ale myślę, że ten schemat kolorystyczny jest całkiem ciekawy. Co my tutaj jeszcze mamy z 17 roku? O, to jest coś, co wam muszę pokazać, bo to narodziło de facto styl ambience, czyli styl, w którym moja pracownia projektowania ambience interior design bardzo długo pływała w tym stylu. Teraz dopiero gdzieś tam odchodzę i sprawdzam nowe kierunki. W każdym razie taki typowy styl modern classic wtedy jeszcze w ogóle nie był popularny, bo to był 2017 rok i to był pierwszy mój projekt w tym stylu, więc jest dla mnie taki dość, jak to nazwać, nieważny, pamiątkowy. No, na dzień dzisiejszy też bym się nie powstydziła tego projektu. Pewne aspekty funkcjonalne są pod znakiem zapytania, ale myślę, że estetycznie on daje radę. Tutaj najbardziej absurdalne w tej łazience są te lampy wiszące. Akurat tam, gdzie jest bateria, to nie ma racji bytu, ale wszystko inne w tym projekcie jest spoko. I to jest ostatni projekt z 2017, który chcę wam pokazać. I za chwilę lecimy dalej z jeszcze starszymi projektami. Mianowicie to są wnętrza mojego poprzedniego mieszkania. I ono było projektowane, realizowane właśnie w tym 17, jak dopiero wchodził ten modern classic, więc to, że udało mi się pozbierać jakieś takie bardziej klasyczne niektóre meble, zrobić miedź jako ten akcent kolorystyczny, to naprawdę byłam bardzo podjarana tym wszystkim, bo to dopiero się pojawiało. Naprawdę wybór był strasznie mały i ta kuchnia w jasnej szarości i z białym blatem i z marmurowymi płytkami, to wtedy było wielkie wow.
Teraz co druga kuchnia tak wygląda, ale wtedy to naprawdę było innowacyjne. To, że mi się w ogóle udało zdobyć łóżko z tapicerowaniem, z pikowaniem w dobrej cenie. Do dzisiaj pamiętam, to było łóżko z Black Red White i kosztowało w okolicach 2000 zł, bo było dużo łóżek tapicerowanych, które kosztowały dużo, dużo więcej, więc to wtedy już był dobry deal, to też byłam zachwycona tym faktem. Tutaj moja toaletka ówczesna z podróbką krzesła Ghost. Będziemy o tym krześle mówić w podróbkach następnych. A tutaj są wizualizacje tego samego, tego jak planowałam to wszystko zrobić. Tutaj więcej widać, bo na amatorskich zdjęciach telefonem przy słabym świetle to nie widać tego idealnie. Widać, że też te jakby jakość wizualizacji była ewidentnie gorsza niż później, nie? Dość strasznie wyglądają, te whisky są strasznie takie płaskie. Niby jest ileś źródeł światła, ale wciąż wszystko jest takie mech, takie szaro-szare. Lecimy do 2016, czyli 8 lat temu. To jest projekt dla mojego stolarza, jego mieszkania. To jest korytarz. Wtedy wchodziła moda na te wygryzione szafy z siedziskami, więc to też musiało się znaleźć. Tutaj możecie zobaczyć kabel od lampy, bo była w modelu i jakoś tak jej nie zauważyłam. To jest kuchnia, która myślę, że jak na dzisiejsze czasy też w miarę się broni. No teraz bym już czegoś takiego nie zaproponowałam, bo trendy się zmieniły, ale myślę, że nie jest zła. Albo się łudzę. I tak wygląda tutaj półwysep, część z sofą i stół jadalniany. Mam poczucie, że trochę tam było za mało miejsca na to wszystko, ale myślę, że sam projekt, jak na to, że ma tyle lat, naprawdę jest spoko. Tutaj łazienka, tutaj już kolorystyka typowo jak z tego późniejszego biura, jakieś betony. Jezus, pamiętam jak wszedł ten grzejnik, on się nazywa Zigzag i jest z Install Projekt. W prawie każdym projekcie się pojawiał, nie tylko moim, klienci byli zachwyceni właśnie do takich nowoczesnych wnętrz. Ten grzejnik bardzo wielu osobom się podobał. O, a to jest sypialnia, no i tutaj byłam bardzo podjarana faktem, że projektuję dla stolarza, bo lamele dopiero wchodziły i mogłam sobie zrobić taki projekt, że lamele są za łóżkiem, na suficie i potem sobie przechodzą w ścianę telewizyjną. I mnie to tak jerało, tak, a byłam dumna z siebie, że mogę zrobić takie coś w projekcie. Myślę, że nie najgorzej to wygląda, aczkolwiek znowu tej szarości jest mnóstwo. Gdzieś już zaczęłam kombinować ze strefowaniem, że tutaj jest ciemniejszy sufit i ściana, a tutaj jaśniejszy. Więc gdzieś tam już takie rozkminki bardziej designerskie mi wchodziły. Nie jest źle. Dobrze też nie, ale... Źle też nie. O, a tutaj jest drugi projekt z 16 roku i to już jest, jako freelancer po godzinach to zrobiłam. On też pokazuje, też po tym widać, że ten projekt ma 8 lat, ale myślę, że znowu nie jest aż taki koszmarny. Czy ja tutaj jestem de lulu, czy jak? Nie ma dramatu. Są te szarości, jest dom bielony, jest szarość, czyli tak jak standardowo. Tutaj przemyciłam też ciemniejsze drewno, ale to dlatego, że już były drzwi z ciemnego drewna, których nie chcieli się pozbywać, a chcieli jakoś tak odejść od tego ciemnego koloru. Tutaj fajne fotele. Tutaj była taka część, od której wychodziło nadproże. I teraz zaczęłam się jąkać, bo te sufity podwieszone one miały ukrywać to nadproże. Ja widzę, że ono dalej jest widoczne, więc jaki to w ogóle sens w tym widziałam, to nie wiem. W każdym razie tutaj była taka szeroka ściana, nie wiem, czy tam był komin w środku, czy to po prostu ściana nośna aż taka szeroka, ale no jak widzicie, ona tam miała dużo i całą ją obkleiłam lustrem grafitowym, podzielonym na części i pamiętam, że klientom się to bardzo podobało, że ten fragment nie będzie się tak rzucał w oczy, że jest jakoś zagospodarowany. A tutaj mamy okrągłe lampeczki nad stołem, krzesło, które wtedy były modne. O, i tutaj mamy zdjęcia z mojego własnego mieszkania, zupełnie pierwszego. To był pierwszy raz, jak projektowałam też budżet, bo zawsze jak pracowałam na etacie, no to było tak, że hulaj dusza piekła nie ma. A tutaj rzeczywiście musiałam sobie wszystko policzyć co do złotówki i pamiętam, że realizacja tego projektu mnie wyszła bodajże 1350 zł za metr kwadratowy. Więc już po tej kwocie jesteście w stanie się domyśleć, jak bardzo dawno temu to było.
No, ale wszystko było w takich szaro-beżach z elementami czarnymi i trochę elementami takiego brązu. Ja w ogóle myślałam, że to będzie miedziane, a nie było, było bardziej brązowe, więc moje fantazje o miedzi w domu musiałam w następnym mieszkaniu, które już pokazywałam, ziścić. No i ponieważ to było pierwsze mieszkanie, to bardzo mocno było widać, że nie wiem, co robię, jeżeli chodzi o funkcjonalność i o ten motyw sprzątania. I w efekcie na przykład zaprojektowałam sobie lakobel czarny w połysku za blatem w kuchni, nad blatem w kuchni. Jezus, jaki to był koszmar. Każdą kropeczkę było po wodzie tam widać. Przez to, że też były tam gniazda, to nie było aż tak łatwo tego zmyć jak okna, tylko trzeba było dookoła tych gniazdek i wtedy zawsze zostawały zacieki i po prostu ta szyba była wiecznie uwalona. A wiecie, ja nie jestem jakimś pedantem, no ale jak coś jest wiecznie brudne, to większość ludzi będzie wkurzać. Ale i tak byłam dumna z tego, jak ta kuchnia wyszła, bo myślę, że wyszło fajnie, jak na tamte czasy. Teraz to już bym tutaj coś bardziej pokombinowała, żeby była ciekawsza, ale pierwsza prawdziwa kuchnia dla prawdziwych ludzi, a nie tylko, znaczy dla prawdziwych ludzi. No taką, którą widziałam, jak potem wyszło, nie? I tutaj była wnęka na lodówkę. O, a to jest sypialnia. I ona została urządzona z meblami IKEA, z tymi Hemnes, nie wiem jak się to czyta. I bardzo byłam podjarana, że w tym moim malutkim budżecie się zmieszczą te meble z IKEA, bo to była seria z prawdziwego drewna, a nie z płyty meblowej. I tutaj na pewno rozpoznajecie lampę też z IKEA, która się kurzyła. O Jezus, nie można było dotknąć tej lampy, bo od razu z siebie 3 tony kurzu zrzucała. No a tutaj toaletka. Sobie siedziałam po turecku na końcu łóżka i się malowałam. Też bardzo byłam dumna z tego, że w tak mikroskopijnej sypialni tyle się zmieściło. I szafa. To była bardzo jednoosobowa sypialnia. A tutaj jest łazienka. I tutaj znowu możecie zobaczyć, czy konieczna ogarniała wtedy jeszcze. W sumie jeszcze nie byłam konieczna. W każdym razie to doskonale pokazuje, że naprawdę nie ogarniałam tego, że czarny połysk i woda to jest bardzo złe sąsiedztwo, bo zobaczcie, że i pod prysznicem, i tutaj blat szafki czarny w połysku. Jezus, to wszystko było wiecznie zasyfione. I to nawet nie chodzi o brud, tylko wiecie, po prostu te kropki, zacieki z wody, nie? Te nawet mikroskopijne ilości kamienia w wodzie zostawiały białe ślady. No i co? Wszystko było zasyfione. Wszystko. Lecimy do 2015, czyli projektów, które robiłam będąc świeżakiem i tylko rok byłam w tej branży. I tutaj widać bardzo duży przeskok poziomu. Ja w ogóle nie wiem, co miałam na myśli z tym, że ta ściana świeci. Chyba po prostu chciałam, żeby była biała, ale mi nie wyszło. No i jest tutaj to wszystko straszne. Ta kuchnia jest straszna. Ta mozaika taka szaro-beżowa jest straszna. To tutaj te krzesła jakby takie półbiurowe i do tego ten stół drewniany. Po prostu straszne pod każdym względem. I tutaj stolik nocny to jest to samo, co stół jadalniany. Bo kto by się pierdzielił w szukanie czegoś innego. Pamiętam, że tutaj są otwarte półki i chciałam poustawiać jako dekoracja kieliszki, ale ponieważ miały szkło przezroczyste nałożone na nie, to nie było ich za bardzo widać. Ja myślałam, że je dałam tutaj, a się okazało, że je zostawiłam na środku lewitującej. Na wszystkich wiskach się pokazały. Bo te wiski, to była moja pierwsza praca i mieliśmy bardzo słabe komputery, więc te wiski się robiły 300 lat, nie? Więc już nie było mowy o tym, żeby to renderować kolejny raz. No tutaj aż się prosi, żeby to całe zrobić w zabudowie wysokiej, a tutaj tylko blaty, bo no, nie no, układ funkcjonalny tego jest dramatyczny. Jest też render. Pamiętam, że w tamtych czasach bardzo popularne wśród klientów było to, żeby mieć kuchnię otwartą na salon, ale jednocześnie, żeby mieć jakąś taką, nie wiem, przedściankę, jakiś taki wyższy blat na zewnątrz, żeby zasłaniał to, co jest na blatach. Przy czym, no, jak ktoś przechodzi obok kuchni, no to nie sprawi, że nie będzie widział, co jest w środku, nie? Bo to bardzo mało zasłania. To pierwsze mieszkanie, o którym opowiadałam, było z widokiem
na autostradę, więc ewidentnie tutaj się tym zainspirowałam. Widok na autostradę. Bardzo tutaj lamp wiszących z pierwszego planu widać. No i myślę, że ten projekt zasługuje na to, żeby się pochylić nad tymi pięknymi obrazkami z kolorowymi kwiatkami. Z tego co pamiętam, to bardzo długo szukałam tych zdjęć kwiatków, żeby ułożyć tutaj to piękne coś, które wygląda dramatycznie. No i oczywiście mamy też nasze lewitujące szklanki i kieliszki. Mamy też krosanta, więc postarałam się. Cały układ tego to jest jakiś dramat. Ta zabudowa nie jest koszmarna. To nie wiem, co miałam na myśli z tym stolikiem z lampką, no ale dobra. No ale widok na autostradę jest zacny. I tutaj korytarz. Odległość tego od tego wydaje mi się mikroskopijna i pewnie taka też była. No i to tyle, jeśli chodzi o tą... Piękny projekt. A tutaj mamy projekt, który pokazuje, jak bardzo na początku nie ogarniałam tego, jak robić kadry, które coś pokazują. Więc szczególnie w tym projekcie mamy kadry, na których prawie nic nie ma. Tutaj jest kadr na szafę i trochę okna za firanką. Tutaj znowu okno, jakieś takie coś i łóżko z fototapetą. Wtedy były modne fototapety. Dobrze, że już wyszły z mody. Czy to jakiś piękny grzejnik. Tutaj zrobiłam przezroczyste stoliki nocne. Co ja wtedy miałam na myśli, to nie wiem. Może chciałam, żeby były szklane, w sensie lustrzane, ale to nie wyszło zdecydowanie. Aha, i na środku mamy po prostu taką zabudowę, takiego klocka z telewizorem. No, super. O, i tutaj jest łazienka. Beżowo-beżowa. Z jednej strony to pokazuje, że nie umiałam wtedy projektować jeszcze, a z drugiej strony to też pokazuje, jakie były wtedy trendy. Było dużo po prostu beżowych łazienek. I na przykład były takie, zobaczcie, tutaj jest płytka podstawowa, a tutaj jest jakiś taki dekor w takie linie, a tutaj jest kuchnia, no, która jest dość padacza, aczkolwiek, no, już gdzieś tam widać jakąś myśl. Zielone te fronty, o, tutaj jest część dalsza łazienki, tutaj znowu jest pełna płytka, bo tutaj jest lustro na całą ścianę, no nie, i tutaj się zaczyna ściana, tutaj jest narożnik i mamy półtora płytki, czy tam jedną czwartą zwykłej, potem dwie płytki dekory i potem znowu zwykła płytka. Nie? To jest myśl designerska. A tutaj mamy ciąg dalszy tej cudownej kuchni i znowu dowód na to, że nie umiałam robić kadrów, na których coś będzie widać. Tutaj w rogu mamy cudowny czajnik. To jest bardzo ważna rzecz na projekcie. No, straszna jest ta kuchnia. W ogóle mega nieustawna, bo zobaczcie, że tutaj jest trochę, tutaj jest trochę, tutaj jest trochę i jakby za nami. A tutaj jeszcze jest komin, więc nie do końca pewnie dałoby się to tak totalnie wyburzyć i zrobić od nowa. Co tam dalej? O Boże, już zapomniałam o tym projekcie. Jeśli macie wrażenie, że nic nie widzicie, to dlatego, że to wiska taka jest. To jest pierwszy projekt, na którym chyba robiłam, bo wiecie, cofamy się cały czas, nie? Na którym robiłam fronty, które były rzeźbione. I w ogóle, jak już to wszystko wymodelowałam, a to było dla mnie bardzo czasochłonne, bo pierwszy raz to robiłam, to się zorientowałam, że w ogóle je zrobiłam, przekręciłam niechcący o 180 stopni i na tych wiskach widać tak jakby tył tych frontów, a nie przód. I tutaj klienci chcieli niby tą kuchnię, wiecie, MDF połysk, ale właśnie z tymi frontami rzeźbionymi, jakieś takie mega klasyczne rzeczy. Pamiętam, że mi się ten projekt strasznie nie podobał, ale tak strasznie. Jezus, te fronty, te uchwyty tutaj pasują jak pięć do oka. Ale gorsze nadchodzi, bo uwaga... Lata 90, bo czemu nie? Tak klienci chcieli, pamiętam. I bardzo mnie to bolało. Potem chyba i tak byli niezadowoleni z tego projektu, z tego co pamiętam. Ale bardzo mi się źle robiło ten projekt. No bo bardziej się cofałam do tego, co znałam z własnego domu jako dziecko, a nie do czegokolwiek, co wiedziałam o projektowaniu wnętrz. A tutaj jest ciąg dalszy, tylko w trochę innych kolorach i to jest sypialnia. Taki fotel ma mój tata u siebie, nie? Tylko minimalnie ciemniejszy, ale też taki rozkładany i taki masywny paskud z niego. Ten kolor ścian jest ładny, jeśli szukać jakiegoś pozytywu. To jakaś toaletka. Czemu ona nie jest symetrycznie między tymi oknami, to ja nie wiem. Ewidentnie pamiętam, klientka chciała wykorzystać meble z konkretnej sieci, takiej bardziej drogiej, ale nie aż bardzo drogiej, z takimi klasycznymi meblami. I to wszystko miało być z jednej kolekcji. Typowe lata 90. Wybierasz kolekcję i
i jedziesz. A tutaj ujęcie z góry, które coś pokazuje. Między innymi, że kolor podłogi nie pasuje do reszty. No, ale przynajmniej widać, że tutaj miejsce jest na te przejścia. Nie ma dramatu pod tym względem. Czuję, że będę musiała sobie zrobić jakąś drzemkę potem. Omówienie tych starych projektów, bo to jest dramat. I tutaj jest łazienka do tego samego projektu, która jest chyba największym dramatem ze wszystkich, bo wymyśliłam sobie, jakby w ogóle nie wiem od czego zacząć, wymyśliłam sobie płytki. Znalazłam jakąś kolekcję najprawdopodobniej. I to są płytki, które pewnie były trochę odstające, ale ciężko mi było to pokazać, więc je pokazałam, jak po prostu tutaj wyglądałam jak balerony. Tutaj są płytki w jakieś takie bohomazy, jakieś takie zawijasy a la kwiatkowe, a z kolei tutaj jest to. I to połączenie tego beżu z tym śliwkowym, to po prostu, ja nie wiem, więzienie. Strasznie to wygląda. To, że tutaj jest ten stopień, jest straszne. To, że tutaj jest ta docinka płytki, jest straszne. Wszystko tutaj jest straszne. I tutaj jest jakaś sztukateria, która biegnie. Straszne. Zajebiste ujęcie, bardzo dużo pokazuje. To oczywiście jest szyba prysznicowa, jakbyście nie wiedzieli. To jest widok spod prysznica. O, a tutaj widać, że nie wiedziałam, jak łączyć ze sobą różne listwy na krawędziach. No, ta łazienka to jest zbrodnia na ludzkości. Muszę sobie umówić dodatkową terapię. A tutaj mamy z kolejnego projektu dla innych klientów, ale też z tej mojej pierwszej pracowni. I pamiętam, że byłam z niego dumna. Teraz jak to widzę, to tak, no nie wiem, czy powinnam była z niego dumna, ale biorąc pod uwagę fakt, że no, od roku dopiero projektowałam, czy tam od półtora na tym etapie, to myślę, że no, to jest straszne, że to jest takie ścięte. Myślę, że nie ma dramatu. Przede wszystkim te wiski są ciemne i szaro-szare, nie? Ale gdyby zmienić na przykład kolor podłogi na jakiś taki bardziej drewniany i gdzieś tam jeszcze jakiś, chociaż coś beżowego, nie? Czy jakiś kolor kolorowy, cokolwiek, no to by to już mogło się obronić, no. A tutaj mamy pokój dziecka i pamiętam, że byłam mega podjarana tym, że mogę zrobić ścianę tapicerowaną, że wszędzie widziałam w internecie takie inspiracje, że jest właśnie zabudowa dookoła, a po środku jest łóżko i jest ta tapicerowana ściana i byłam taka zadowolona, że mogę to wykorzystać. Klientka chyba i tak tego potem nie chciała, ale wiecie. No i ten pokój dziecka nie jest dramatyczny. Nie nazywałabym tego wysokim designem, ale nie mam odruchu wymiotnego, jak na to patrzę. I ostatni z 2015 roku. O Boże, tutaj widać, że jeszcze nie umiałam w ustawienia wizualizacji, bo bardzo jest ta perspektywa taka rozciągnięta. I to był projekt części domu jednorodzinnego, właśnie w takim klimacie nowoczesnym, szarość, dąb i tym podobne klimaty. Nie jest za szczególny ten projekt. Jakoś jak go projektowałam, to wydawało mi się, że jest dobry, ale to tylko pokazuje, że to było dawno temu. Klienci chcieli te dzynksy. To, co wam mówiłam, że wtedy dużo klientów chciało jakieś takie zasłaniające elementy. Te beżowe płytki wyglądają strasznie. To jest przeskolowane, jest za małe, to jest za duże. Matko Boska. O, a tutaj jest łazienka. Beżowo-beżowa. Okropna. I tutaj taka szafka głęboka z lustrem. No nie umiałam wtedy projektować. Ale dałam sraj taśmę. Lecimy do najwcześniejszego roku, czyli pierwszego w ogóle mojego roku projektowania. I zaczynamy z grubej rury, bo to jest zupełnie pierwszy projekt, jaki kiedykolwiek zrobiłam. To jest łazienka. Beżowo-beżowa. Nie, przepraszam, trochę tutaj jakichś rudych płytek się znalazło. Piękna obudowa tutaj obok tego. To uważałam, że jest dzieło sztuki. To jest korytarz, też dzieło sztuki. O, a tutaj jest wciśnięta pralka ładowana od góry. To był absolutnie pierwszy projekt, jak poszłam do pierwszej roboty w pierwszym miesiącu, to robiłam. Ale zobaczcie, dałam szczoteczkę do zębów, taka byłam staranna. Dobra, jakby uszczędźmy sobie tego. No, to już jak na to, że to był pierwszy rok projektowania w ogóle ever, to nie ma dramatu, aczkolwiek ten dzynks tutaj a la stolik na środku, to w ogóle nie wiem skąd to się tam wzięło i nie miało to tam sensu. Ale generalnie cała kuchnia nie jest zła. Jakby biel podstawowa spoko, ale tak, tutaj mamy jakiś szaro-beżowy, tutaj mamy jakiś szary z takimi sraczkowatymi miejscami, tutaj jakiś zaś beżowy, tutaj jakieś takie bardziej żółte. To drewno to też bardzo przeskalowane.
skalowane. Bardzo miałam na początku problemy ze skalą. To, że tutaj te krzesełka są jakieś wiklinowe, jakby w tej kuchni jest wszystko i nic, nie? I tutaj mamy takie trochę lata 90, a trochę próby zrobienia czegoś nowoczesnego, a trochę w ogóle glamouru. No jest to absolutnie miszmasz i nic do siebie nie pasuje. Wydaje mi się, że moim tutaj clue było to, żeby kolorystycznie to połączyć, ale stylistycznie jest wszystko i nic. I zobaczcie, jaka byłam sprytna. Tutaj dałam tapetę, nieistniejącą oczywiście, i ten sam wzór jest w tapicerce krzeseł. Powodzenie, żeby tak coś znaleźć w prawdziwym świecie. Ale wiecie, kto by się wtedy przejmował, nie? A tutaj jest pierwsza łazienka, pamiętam, z której byłam dumna, która mi się podobała też pod kątem widzek, ale też pod kątem samego projektu. I myślę, że w sumie do dzisiaj jako tako się broni. No to, że na górze jest po prostu jakaś lampa wisząca, jest co najmniej dziwne, ale poza tym za dużo płytek, bo to jest jedna, druga, trzecia, a wszystkie są podobne. Jest to jeszcze jakaś czwarta, ale nie dochodząca do sufitu z jakiegoś powodu. Nie, no myślę, że jak na to, że to zrobiłam w pierwszym roku pracy jako architekt wnętrz, to nie ma dramatu. Nie jest dobrze, ale źle też nie. Już się boję, co będzie dalej. Fantastyczna łazienka. Jak widzicie, tutaj wszystko widać po tej pierwszej wizce. Jest beżowo-beżowo. O, tutaj z góry coś widać chociaż. Jaki ja materiał nakładałam na te płytki, że to dało taki odbłysk, to nie wiem, ale wygląda to co najmniej dziwnie. No to, że osoba, która siądzie na kiblu, będzie mogła swobodnie dotykać kolanem tutaj tej szafki, to taki jest niezbyt szczęśliwy. No a tutaj jeszcze jest prysznic, boże, wszystko na 1,5 m². I znowu mamy jedną, drugą i trzecią płytkę, wszystkie podobne do siebie. Brawo ja. O, a tutaj jest kolejna fantazja na temat tamtego projektu, z którego już się śmiałam, bo to w ogóle miały być domy pokazowe, przy czym ja nie wiem, czy one kiedykolwiek zostały zrealizowane. I tam miały być z założenia wersja nowoczesna i wersja klasyczna. I chyba to, co przed chwilą się z tego śmialiśmy, to była wersja klasyczna, a tutaj mamy wersję nowoczesną, która no znowu jakoś skrajnie nowoczesna nie jest, no ale powiedzmy. Jezus. Co ja tutaj miałam na myśli, na Boga? Tutaj łupek. Już wtedy nienawidziłam łupka, szczególnie jak one są takie, wiecie, takie całe fragmenty kopiuj, wklej, nie? No ale klienci chcieli. Tutaj ta zabudowa. Kiedyś były modne te takie półki jakieś udziwnione. Zobaczcie, jak nic do siebie nie pasuje kolorystycznie, nie? Tutaj jest jakieś drewno, tu jest jakieś drewno inne, tutaj jeszcze inne. Jakby, co? Tutaj kuchnia. No nie można powiedzieć, żeby to dobrze wyglądało. Już nie ma tego stolika takiego dziwnego, tylko jest półwysep i za tym niby siedzą ludzie, ale powodzenia, żeby oni się tam zmieścili. No. Ach, Chrystusie Panie. No, na pewno ktoś tam wejdzie i usiądzie na tym drugim hokarze. I ostatnia, to jest zupełnie pierwszy projekt sypialni, jaki kiedykolwiek robiłam. Jak poszłam do tej pierwszej roboty 10 lat temu, to najpierw mi dali do zrobienia tą łazienkę, którą wam pokazywałam. Tą beżowo-beżową z jakimiś takimi kafelkami dosłownie na podłodze rudymi. A potem robiłam tą sypialnię. To była sypialnia do mieszkanie, które już było zaprojektowane i ono było nowoczesne, ale ja stwierdziłam z jakiegoś powodu, nie wiem, taki miałam pomysł, żeby to zrobić w stylu glamour i o dziwo klientom się to bardzo spodobało, więc nie wiem, wygrałam na loterii i wygląda to tak. I to jest pierwsza ever sypialnia, a drugi ever projekt jakiegoś pomieszczenia. No, tutaj krzesło w rogu, żeby mieć gdzie odstawiać ciuchy, odkładać. Tutaj regał, który realistycznie by się tam za bardzo nie zmieścił, bo to przejście było tam wąskie. Tutaj lampa, ona chyba była popularna w tamtych czasach, było dużo podróbek, bo to była jakaś designerska. Biała szafa w połysku. No to, że to wyzgłowie też miało być białe, to dość okropny pomysł. Tutaj widok za oknem tak średnio mi wyszedł. Aha, a ja tutaj miałam taką koncepcję, że ten dół będzie z płyty meblowej i tutaj też MDF lakierowany, a tutaj nagle srebrne. Mhm. No, bardzo dużo to ma sensu wszystko. Aczkolwiek estetycznie nie ma dramatu. Jak na to, że to był drugi projekt w życiu, moim zdaniem. Zupełnie nie wiem, czemu tutaj nagle się znalazł granatowy kolor. Ale przynajmniej nie ma, nie mogę powiedzieć tego, że tutaj jest znowu szaro-szaro i podłoga też jest szara, nie? A widzieliśmy, że miałam potem do tego jakąś tendencję dziwną. Zobaczmy sobie jeszcze, z jakim portfolio dostałam się do tej pierwszej pracy. Beton w tle, no bo hello, po architekturze.
jeszcze nie miałam magisterki zrobionej, no nie, bo mimo, że byłam pod koniec piątego roku, to potem się broniłam. Aha, tutaj jest po prostu pusta strona, bo tak. To był projekt bałbeczki, do której chodziłam na praktyki. Ten jeden projekt miałam tylko w trakcie robienia, więc ja teoretycznie jej pomagałam w tym projekcie, ale praktycznie nie zrobiłam nic, tylko gadałyśmy cały czas. No i dość straszny jest ten projekt. Jakby to, że tutaj są płytki, które ten... No i tutaj jakaś kuchnia biała. Nie pamiętam tego projektu. Jakim cudem ja tutaj chciałam zmieścić dwudrzwiową lądówkę? To jest duża kreatywność. O matko. A to też było jakaś sala zabaw. No, pstrokacizna. Ja się w ogóle nie znam na dzieciach. Zresztą dzisiaj się nie znam jakoś wybitnie, ale na robienie sali zabaw przez kogoś, kto nigdy nie był na sali zabaw, to nie jest jakiś wybitny pomysł. No i tutaj jest ta pierwsza łazienka, którą widzieliście. A, jeszcze to robiłam na samym początku. Kończyłam po kimś łazienkę, która miała być w jakiejś włoskiej knajpie. Z jakąś fototapetą. O, a tutaj robiłam wiski ze wnętrza. Mimo, że w ogóle nie umiałam, ale mieli oni ładne modele drzew, więc od razu jakoś to tam wyglądało. No i ten fragment całkiem nieźle, bo tutaj miała być ogólnie bryła budynku. Chyba z tego projektu nic potem nie wyszło. No ciężko to w ogóle nazwać jakimś projektem tutaj, nie? Ale nie pamiętam, jakie były założenia. Dużo było tego cringe'u. Myślę, że niektóre projekty nie były aż takie złe, jak sądziłam, a niektóre były dużo gorsze, niż sądziłam. Zachęcam was do tego, żebyście też zerknęli sobie na swoje własne stare projekty, po prostu, żeby się pośmiać, żeby zobaczyć, jaki dużo zrobiliście postęp. I dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał ten film. Czy nie macie też takie wspomnienia o swoich starych projektach, że są absolutnie okropne? Dajcie łapeczkę w górę, dajcie subka i widzimy się w następnym filmie. To pa!